Siemka wszystkim. Jak już kiedyś mówiłem, przy każdym pobycie na Dolnym Śląsku, w Górach Sowich, zawsze staram się podjechać do Świdnicy. Nie zawsze się to udaje, bo nie ma czasu, bo szwędzimy się w terenie, także raczej poświęcimy się takim rzeczom. No ale czasami zajeżdżą. Dzisiaj znalazła się chwila, podjechałem w ostatni dzień mojego pobytu. Dzisiaj jadę do domu, wracam do Miechowic. Mówię, podjadę. Wjadę sobie na wieżę ratuszową, na rynku. Spojrzeć, jak ta Świdnica wygląda na dzień dzisiejszy. Jakieś pół godziny temu była tu straszna burza. Lało trochę piorunami, rąbało, ale uspokoiło się. Widzicie, że jest niebo pochmurne. Rozeszło się to jakoś. I tylko tako krótko relacja. Z ostatniego dnia pobytu. Chciałem z tego miejsca ogólnie wszystkim podziękować, z którymi się spotkałem, z którymi spędziłem czas. Podziękować im za zarypiaszczo spędzony czas. Było superowo na tym wyjeździe. O. Myślałem, że będą jakieś sygnały lecieć, hejnały czy coś, ale nie. Także wracając jeszcze do tego, co mówiłem, chciałem podziękować wszystkim osobom, z którymi spędziłem czas na tym pobycie w Górach Sowich. Ogólnie wszystkim dziękuję wam bardzo, było zarypiaszczo. Zarypiaste przygody były. No było superowo, no i tyle no. Co mogę więcej powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich moich, którzy mnie oglądają. Pozdrawiam wszystkich, z którymi buszowałem w terenie przez te parę dni. I dziękuję. Jeszcze raz gorąco, serdecznie dziękuję. Za bardzo, bardzo zarypiaszczo, superowo spędzony czas w Rize, w Górach Sowich. Pokażę wam widoczek z wieży ratuszowej Świdnicy. Zjeżdżam na dół, jadę busem do rzeczki, za parę godzin lecimy do Miechowic. Także jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję i dziękuję za oglądanie moich skromnych produkcji. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Jeszcze pokażę wam trochę widoczku. I do następnego. Do zaś. Siemka.